Dzień 835. Dziś pojawiło się wiele interesujących informacji z kierunku Charkowa. Tutaj Ukraińcy przejęli inicjatywę na północy, rozpoczynając kontrataki, skutecznie odzyskując liczne pozycje, wypychając siły rosyjskie. Jak możecie pamiętać z poprzedniego raportu, Rosjanie ucierpieli z powodu przedwczesnego rozpoczęcia ofensywy. Ponadto Ukraińcy byli w stanie utrzymać się na wzniesieniach taktycznych, kładąc podwaliny pod ukraińską kontrofensywę. Podczas gdy Rosjanie intensywnie bombardowali ten obszar bombami szybującymi FAB, nie byli w stanie powstrzymać Ukraińców przed zgromadzeniem tutaj dużej liczby sił. Ukraińscy żołnierze w okolicy udostępnili nagranie, na którym widać, jak wjeżdżają samochodami do Lyptsi. Rezultat intensywnych rosyjskich bombardowań jest widoczny, ponieważ żołnierze są otoczeni przez uszkodzone i zniszczone budynki. W ciągu ostatnich tygodni ukraińscy operatorzy dronów intensywnie atakowali rosyjskie linie zaopatrzeniowe, niszcząc rosyjskie posiłki i transporty amunicji w drodze na front. Ukraińcy również intensywnie atakowali rosyjskie pozycje na linii frontu, aby jeszcze bardziej osłabić rosyjską obronę. Wobec wyraźnego braku posiłków i amunicji ukraiński analityk wojskowy poinformował, że morale Rosjan stawało się coraz niższe. Oznaczało to również, że rosyjska operacja utrzymywania aktywnej obrony zawodziła, ponieważ analityk wojskowy poinformował, że Rosjanie coraz częściej odmawiali przeprowadzenia ataków lub nalotów na ukraińskie pozycje. Widząc, że rosyjska sytuacja obronna uległa znacznemu pogorszeniu, siły ukraińskie rozpoczęły liczne kontrataki na całej linii frontu. Rosyjscy blogerzy wojskowi donosili, że te ukraińskie kontrataki koncentrowały się na odzyskaniu pozycji na wzgórzach. Ukraińcy rozumieli taktyczne znaczenie tych wzgórz, ponieważ zapewniają one kontrolę ognia nad okolicznymi osadami położonymi na nizinach. Rosyjscy blogerzy wojskowi donosili również, że Ukraińcy wspierali swoje ataki elitarnymi oddziałami dronów, takimi jak Ptaki Madziara. Ukraińskie kontrataki wspierane przez tak dokładną i osławioną brygadę dronów tylko pogorszyły morale Rosjan, co według ukraińskich żołnierzy aktywnych w okolicy doprowadziło nawet do nieautoryzowanych odwrotów z tego obszaru. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że z powodzeniem odparło ukraińskie kontrataki w pobliżu Hłyboke. Jednak wybitny rosyjski analityk wojskowy wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że z powodu ukraińskich kontrataków Rosjanie zostali zmuszeni do opuszczenia kilku pozycji na wschodnich wzgórzach. Instytut Studiów nad Wojną również stwierdził, że ukraińskie kontrataki skutecznie wypchnęły Rosjan z wielu pozycji w pobliżu Lyptsi i Nieskuczne z powrotem w kierunku Lukiacji. Rosyjscy dowódcy szybko próbowali zachować twarz i zarządzili natychmiastowe kontrataki, aby odzyskać wszystkie wcześniej utracone pozycje. Rosjanie przeprowadzili liczne naloty z użyciem różnych typów bomb szybujących FAB, aby osłabić nowe ukraińskie pozycje na wzgórzach. Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do oryginalnego, nieocenzurowanego materiału z walki, możesz go znaleźć na naszym kanale Telegram, korzystając z linku w opisie. Geolokalizacja tego materiału jednocześnie obala twierdzenia rosyjskiego Ministerstwa Obrony, pokazując, że Ukraińcy również posunęli się naprzód w kierunku Hłyboke. Ukraiński oficer wywiadu poinformował, że Rosjanie przeprowadzili duże ataki samej piechoty, wspierane przez rozległe naloty bombowe. Te naloty bombowe były niewystarczające jako wsparcie z powietrza, ponieważ rosyjscy blogerzy wojskowi donosili, że rosyjskie kontrataki były jak dotąd nieskuteczne. Jeżeli spojrzymy na mapę topograficzną, stanie się jasne, dlaczego rosyjskie kontrataki zakończyły się niepowodzeniem. Po pierwsze, rosyjski analityk wojskowy poinformował, że wszystkie rosyjskie ataki przez niziny zostały zniszczone, ponieważ topografia regionu zapewnia niewielką osłonę przed ukraińskimi pozycjami na wzgórzach. Po drugie, rosyjskie ataki na wschodzie ucierpiały, ponieważ nie ma tam utwardzonych dróg, co poważnie komplikuje zaopatrzenie każdej dużej operacji kontrataku. Na koniec, Ukraińcy posunęli się naprzód do zwężenia linii wzgórz na północy, ograniczając wszelkie rosyjskie ataki na wzgórza, czyniąc je znacznie łatwiejszymi do opanowania dla ukraińskich obrońców. Ponieważ rosyjskie kontrataki zawiodły, rosyjscy dowódcy uciekli się do kolejnej, najlepszej opcji. Instytut Studiów nad Wojną donosi, że Rosjanie zalali obszar swoimi rezerwami, aby zapobiec większemu ukraińskiemu przełomowi. Taktyka ta, choć skuteczna, ponieważ sama ilość wrogich żołnierzy znacznie komplikuje wszelkie próby przełamania, może nie pomóc Rosjanom na dłuższą metę. Taka nadmierna koncentracja sił zapewniałaby również Ukraińcom łatwe cele, które mogliby ostrzeliwać. Jak donosi również Instytut Studiów nad Wojną, Rosjanie przemieszczają się głównie pieszo, pojazdami terenowymi lub motocyklami. Większość z tych celów to cele miękkie, łatwe do zniszczenia za pomocą pocisków odłamkowo-burzących i amunicji kasetowej. Rosjanie nie wzmocnili również tego obszaru dużą liczbą pojazdów opancerzonych w obawie przed szybką ich utratą na rzecz ukraińskich ataków dronów FPV i nowo dostarczonej zachodniej artylerii. Bez wsparcia pancernego ta duża ilość piechoty pozostawia Ukraińcom dwie opcje na przyszłość. Ukraińcy mogą przyjąć bardziej pasywną postawę na linii frontu, jednocześnie aktywnie atakując te miękkie koncentracje sił za pomocą artylerii i dronów, wyczerpując Rosjan na dłuższą metę. Albo Ukraińcy mogą skoncentrować swoją siłę ognia na stworzeniu tymczasowej przewagi liczebnej pozwalającej na chirurgiczne uderzenie i przebicie się przez rosyjskie linie. Ogólnie rzecz biorąc, Ukraińcy poważnie osłabili rosyjską obronę, doprowadzając nawet do niesubordynacji i buntu wśród rosyjskich żołnierzy. Siły ukraińskie w terenie wykorzystały tę sytuację i były w stanie odzyskać znaczną część terytorium. Rosyjscy dowódcy zostali przyłapani na kłamstwie i przeprowadzili pospieszny kontratak, aby zachować twarz, co nieuchronnie zakończyło się niepowodzeniem z powodu lepszej pozycji ukraińskiej. Na Następnie rosyjscy dowódcy powrócili do swojej taktyki rzucania ciał na problem, aby powstrzymać Ukraińców przed przebiciem się, pozostawiając Ukraińcom dwie opcje na przyszłość: długotrwałe zmęczenie Rosjan lub przebicie się w krótkim okresie. Doceniając wasze nieustające wsparcie, mam przyjemność ogłosić wielką letnią wyprzedaż. Jeżeli zrobisz zakupy już teraz, możesz cieszyć się znacznymi rabatami od 30 do 40% na nasze najlepsze t-shirty, koszulki polo, czapki i kubki. Jeżeli chciałeś wesprzeć moją pracę, ale nigdy wcześniej nie miałeś okazji, teraz jest idealna okazja do dokonania zakupu. Zniżki wygasną za 10 dni. Sprawdź więc link w opisie, aby skorzystać z tej oferty przed jej wygaśnięciem. Naprawdę doceniam wasze nieustające wsparcie.